Chyba go znam. Jestem gladiatorem. Jestem gladiatorem. Jestem gladiatorem. Spartiatik! A, to jeszcze miałem obejrzeć. Dobra, newsy tygodnia, ale nie od Gimpera i Konopskiego. A, i od Quinta zara, czekaj, co to jest? Dyrektor szkoły zakazuje uczniom pływać, bo trwają zaraz, rekolekcje i woda najwyraźniej zamienia się w beton. Chytry Seba z Pabianic podbija internet, a aktywistki klimatyczne biją na alarm. Jesteśmy ostatnie pokolenie! Cześć, witam was i zapraszam na kolejne. Mam nadzieję, że tak jest. Ostatnie newsy tygodnia, są. Numer 10. Dyrekcja jednej z podstawówek w Szczecinie zabroniła dzieciom korzystania z basenu i sali gimnastycznej z uwagi na trwające właśnie w szkole rekolekcje. Nie mogą z nich korzystać nawet dzieci z młodszych klas, które w rekolekcjach udział nie biorą. Dance, masz jakiś trailer? Pływać czy grać w piłkę, muszą siedzieć na świetlicy lub w szkolnej bibliotece. Interpelację do prezydenta Szczecina złożył jeden z miejskich radnych, pytając ironicznie, czy rekolekcje odbywają się również na pływalni, że dyrekcja zawiesiła jej działalność oraz czy w związku ze swoimi działaniami parafia zapłaci za wynajem przestrzeni szkolnych pod rekolekcje i jeśli nie, to dlaczego? Numer 9. Dużą popularność w sieci zdobył ostatnio pewien mieszkaniec Leszna, który chcący zwrócić uwagę władz na tragiczny stan jednej z dróg, zaczął nagrywać prześmiewcze filmiki na TikToku. W jednym z nich mężczyzna udaje, że w olbrzymich dziurach w drodze łowi ryby, w drugim sadzi w nich stokrotki, w trzecim dziurę wykorzystuje jako miejsce na grilla, w czwartym i ostatnim udaje, że jest ratownikiem wodnym nad jeziorem. Ostatnim, bo jeszcze tego samego dnia, najwyraźniej wystarczająco ośmieszony prezydent wysłał służby miejskie do załatania dziury. Warto zauważyć, że pomysł na tego typu protest nie jest nowy. Zdjęć ludzi łowiących ryby w dziurach w drodze jest bez liku. Sadzących w nich kwiatki, a nawet całe palmy, robiących grilla czy udających ratowników również. Gdyby prezydent Leszna do dzisiaj nie załatał dziur, w kolejnych dniach TikToker zapewne brałby w nich kąpiel, pływał pontonem, a może nawet chłodził piwo. Ty, i to jest protest. Polski internet podbija również nagranie z jednego ze sklepów spożywczych w Pabianicach. Udostępnili je sami właściciele, pytając, czy widzieli państwo kiedyś głupszego złodzieja? Nagranie przedstawia typowego Sebek, który korzystając z chwili nieuwagi pracowników chwyta za jedną, dwie, no może trzy butelki whisky, jednak tuż przed samym wyjściem zalicza spektakularną wywrotkę, rozbijając dwie z nich, psując drzwi i ledwie uciekając z jedną. Do pełni komizmu brakowało, aby wyrwane z szyn drzwi naprawdę uniemożliwiły mu ucieczkę. Mimo wszystko policja z Pabianic zrobiła dobrą robotę i zatrzymała złodzieja jeszcze tego samego dnia. Co za debil. Mężczyzna jest im dobrze znany. To 27-letni Christian P., który w przeciągu ostatniego miesiąca ukradł ze sklepów także 18 czekolad i kilkanaście torebek kawy. Chytry krycha spadł. Co? To chłop jest dobrze zdanym złodziejem i tak sobie chodzi i dalej kradnie i nic się z tym nie robi? Oczywiście otrzymuje nominację w konkursie Marcowy Dzwan Miesiąca, choć od razu mówię, nie będzie miał łatwo. Numer 7. Powinien starodawny zwyczaj, widzowie. Ręka na pieniek, nie? A tą rękę... Nieważne zresztą. Z Oklahomy zrezygnowała ze stanowiska po tym, jak przyłapano ją na używaniu telefonu komórkowego podczas prowadzonej przez siebie rozprawy. Jakby tego było mało, rozprawy dotyczącej... Musi ukraść za 800? Stopnia. W trakcie śledztwa ustalono, że sędzina m.in. podczas składania kluczowych zeznań wysłała ponad 500 wiadomości na Messengerze, w tym zawierających szydercze komentarze na temat prokuratora, a także oskarżenia matki ofiary o kłamstwo. Prezes Sądu Najwyższego Oklahomy zarzucił jej rażące zaniedbanie obowiązków, wyraźną stronniczość oraz brak odpowiedniego usposobienia do pełnienia funkcji sędziego. Numer 6. Kandydat na prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Bachalski, popierany przez Lewicę, zasłynął ostatnio nietypową obietnicą. Polityk obiecał swoim wyborcom ściągnięcie do Gorzowa amerykańskiej kawiarni Starbucks, bo podobno marzą o tym mieszkańcy. Kochani, wiem, że marzycie o Starbucksie. Wyobraźcie sobie, jako wasz prezydent, prezydent miasta, ściągnę wam do Gorzowa Starbucksa. Trzymajcie mnie za słowo. Swoją obietnicę oparł na popularnej ostatniej petycji jednego z mieszkańców, który apeluje o jak najszybsze wybudowanie kawiarni Starbucks w Gorzowie Wielkopolskim, żaląc się, że w całym województwie lubuskim znajduje się tylko jeden i jest on w zielonym. Dzięki, pistacjowy Joe. Kiedy będą obiecywać żabki McDonalda i tak dalej? Górze. Numer 5. Stało się. Tak zwane ostatnie pokolenie dotarło i do Polski. 3 marca dwie aktywistki klimatyczne z grupy Ostatnie Pokolenie wtargnęły na scenę Filharmonii Narodowej i zakłóciły jubileuszowy koncert Antoniego Wita, wykrzykując swoje postulaty. Zoba. Chłop siedzi. Powaga dwa i se gra dalej. Powaga dwa. Na
Naprawdę, ogromny podziw i szacunek. Oczywiście dla orkiestry... Ostatnie pokolenie idiotów. Pomimo sytuacji nie przestawała grać. Jak skomentował później sam dyrygent, ja myślę, że aktywiści powinni wybierać wydarzenia sportowe, gdzie jest kilkadziesiąt tysięcy osób, to odzew byłby znacznie, znacznie mocniejszy. Słowa te udostępniło samo ostatnie pokolenie, zapewne traktując je jako aprobatę dla swoich działań, a nie sugestii artysty, że kibice, którym przerwali mecz, na pewno zareagowaliby bardziej adekwatnie niż widownia Filharmonii. Kolejny wybryk miał miejsce 5 dni później w Święto Kobiet, kiedy to dwie inne aktywistki oblały pomarańczową farbą pomnik warszawskiej syrenki. To jest alarm! Jesteśmy Co to w dupę jest? Syrenki. To jest alarm! Jesteśmy ostatnim pokoleniem! Jacy debile. Aktywistki zostały zatrzymane i przewiezione na komendę. Najlepsze, że aktywistki zupełnie nienauczone akcjami swoich kolegów i koleżanek z zagranicy są święcie przekonane, że wygenerowane przez nie zasięgi przełożą się na poparcie dla ich działań, że rozpoczną ogólnopolską rozmowę o klimacie. Tymczasem w większości przekładają się na jeszcze większą niechęć zarówno do nich samych, już człowiek niedźwiedź w Zakopanem cieszy się większą sympatią. Jaka ankieta. Dzięki Pekserek za 10 lat. Dziękuję bardzo. A to nie lada wyczyn, jak i głoszonych przez nie postulatów. Widać to m.in. po ich zbiórce, na której w kilka dni, mimo ogromnego ogólnopolskiego rozgłosu, uzbierali imponujące... Najszybciej rosnąca kampania klimatyczna? 2500 zł. Aktywistki tłumaczyły się również, że wylana farba to zwykła woda z barwnikiem spożywczym i skrobią ziemniaczaną, nieszkodliwe dla monumentu. Jak napisały cynicznie, syrenka już czysta, to tyle jeśli chodzi o nieodwracalne zniszczenia, ciężkie chemikalia, szkody idące w miliony. Przeciwnego zdania są władze Warszawy. Szanowni Państwo, z mediów społecznościowych dowiadujemy się, że syrenka jest czysta, bo akcie wandalizmu jest po sprawie. Otóż nie jest po sprawie. O tym właśnie tak, mówiłeś. Foka. Piaskowiec został zniszczony i to służby konserwatorskie i eksperci ocenią, jakie prace należy wykonać, aby przywrócić go do stanu sprzed aktu wandalizmu. Numer 4. Łotewskie władze wydały pierwsze nakazy opuszczenia kraju przez obywateli Rosji, którzy nie zdali obowiązkowego egzaminu z języka łotewskiego. Decyzje te to ogłosie niedostosowania się do nowych przepisów z 2022 roku, kiedy to parlament zdecydował, że obywatele Rosji mieszkający na Łotwie będą mogli pozostać w kraju, tylko jeśli udowodnią znajomość języka urzędowego na poziomie A2. Numer 3. Student Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego został aresztowany za nazwę swojej sieci Wi-Fi. W ostatnim czasie miał zmienić on jej nazwę, nie wiadomo czy dla żartu, czy na serio, na proukraińskie hasło Sława Ukrainie. Kiedy o sprawie dowiedziały się rosyjskie służby, szybko namierzyły go w akademiku, przeszukały jego pokój i skonfiskowały zarówno komputer, jak i router Wi-Fi. Moskiewski sąd uznał, że student wykorzystywał swoją sieć do promowania zakazanego hasła i skazał go na 10 dni więzienia. Numer 2. W ogniu krytyki... Boże... Co tam się w dupę dzieje? Znalazła się ostatnio influencerka działająca pod pseudonimem Mama Gineko. W jednym ze swoich story na pytanie, dlaczego sporo osób odeszło od niej z działu marketingu, stwierdziła ona, że praca influencera to jedna jest z najtrudniejszych prac, jakie możecie sobie wyobrazić. Być może rel. Wam się wydaje, że totalnie przyjście do pracy, nagrywanie czegoś na Instagram to jest jakaś taka praca marzeń. Twoim celem w życiu jest być umalowaną, ładnie ubraną, coś tam powiedzieć do telefonu. Nic bardziej mylnego. Praca influencera lub w zespole bycie reaktorem trudniejsze, dokładnie. Jedna z najtrudniejszych prac, jakie możecie sobie wyobrazić. Komentarze internautów, szczególnie tych, którzy pracują w naprawdę ciężkich zawodach, możecie się domyślić. Wyobraźcie sobie, że jej story ogląda jakiś górnik czy podwodny spawacz. Tak naprawdę nawet praca w... Za co siedzisz, zmieniłem nazwę routera. ...jest bardziej wyczerpująca. Nie uwierzą od mu. Influencera. Oto ja po zaledwie 2 miesiącach pracy w McDonaldzie. Wylądowałem wczoraj w burzy ważącym 65 ton i mającym 240 osób na pokładzie Airbusem E321. Ale nawet to nie było tak trudne, jak praca influencera w dziale marketingu. Skomentował pilot z życia lotniczego. Pod newsem na Twitterze wypowiadali się nawet czołowi polscy influencerzy. Jest ciężko, w widzowie, ledwo wyrabiamy. Powinniście nam dziękować, że w ogóle nam się chce. Napisał Gimper ze swoich wakacji. Ty Gimper, no.
pierdol. Wczoraj musiałem wstać o 13, leżeć pół dnia w jacuzzi, siedzieć pół dnia w saunie, poświęcić 10 minut na nagranie Instastory, żeby zarobić tylko na tydzień kolejnego wypoczynku. Według księżula najgorzej mają ci jedzeniowi influ. Ktoś inny zwrócił uwagę, że to może nie kwestia ciężkiej najgorzej mają reaktorzy marketingu, ale posiadania jako szefowej mamy ginekolog. No z nią jako szefową to na pewno. Influencerkę zdaje się byłaby w stanie zrozumieć tylko Wersow, która o trudach influencerskiego życia... Ej, nagrała nie... odpowiedź ona na to, bo to jest z kiedy? A, z godziny, to może pokażę. Jak mało kto. Ja dzisiaj pracowity dzień, zrobiłam 3 foty, nagrałam film dla was, też nagrywałam Instastory i w ogóle, no naprawdę, bardzo dużo dzisiaj zrobiłam. Numer 1. Dwóch 30-letnich pilotów indonezyjskiej linii Batik zasnęło podczas lotu, sprawiając, że samolot ze 153 pasażerami i 4 stewardessami na pokładzie przez aż 28 minut leciał bez żadnej kontroli. Sprawa wyszła na jaw, kiedy samolot zboczył z wyznaczonego kursu, a wieża kontroli lotów w Dżakarcie bezskutecznie próbowała nawiązać łączność z samolotem. Z raportu wynika, że około 90 minut od startu kapitan poprosił o pozwolenie na odpoczynek. Lot w tym czasie powinien nadzorować drugi pilot, ale jemu też się zasnęło. Po przebudzeniu piloci mieli kłamać, że nie odpowiadali z powodu problemów z radiem, ale ostatecznie się przyznali. Samolot szybko został sprowadzony na właściwy tor, bezpiecznie wylądował bez większych opóźnień, nikomu nic się nie stało. Okej, tym wypoczętym jak w końcu Janusz Korwin-Mikke akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich newsów. Do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Cześć! Słyszę strzek! Słyszę strzek i rzeki, słyszę strzek! Słyszę strzek i rzeki, słyszę strzek! Słyszę strzek i rzeki, słyszę strzek! Słyszę skrzek i rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzek i słyszę skrzek i z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzek i słyszę